Siemanko, jestem tak zgrzany, że to jest koniec, ale postaram się to powiedzieć spokojnie. Więc jeżeli kiedykolwiek wydawało ci się, że żeby przywiązać swojego własnego psa do samochodu, a potem ciągnąć go za tym autem po asfalcie, to ewidentnie trzeba być całym wytatuowanym, łysym gościem, który jest po 15 wyrokach, to troszeczkę dzisiaj się zdziwisz, bo najciemniej jest pod latarnią. Jak podają nam media, były, no nie zgadniesz kto? Senator Prawa i Sprawiedliwości, no popatrz, został zatrzymany za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wyszło na jaw dlatego, że jakiś człowiek jechał samochodem tą samą ulicą i nagrał całe zajście. Więc jak podaje Onet, szanowny pan były senator przywiązał psa do samochodu, a potem zaczął jechać. I ten pies najpierw szedł, potem jak pan senator jechał szybciej, to pies biegł. A potem, jak już brakło mu siły, jak już nie nadążał, to był wleczony, ciągnięty po asfalcie. W internecie możecie znaleźć zdjęcia z tego zajścia, gdzie widać, że pies leży na ziemi, za tym samochodem przywiązany. No nieważne, nie chcę wam tego tutaj pokazywać, bo uwierzcie mi, że większość z was, kurwa, nie chce tego widzieć. Ale mimo tego, że to było nagrane, ten człowiek utrzymuje, że on tylko doprowadzał psa do domu, bo pies mu się zgubił, on go znalazł, no i on go chciał odprowadzić do domu, tak? Normalna rzecz. Jak masz wielkiego vana, samochód, i znajdziesz swojego psa, który się zgubił, to przecież logiczne jest tak, że nie bierzesz go do środka, tylko przywiązujesz go na zewnątrz i wleczesz po betonie, tak? Znaczy, wiesz, no co w tym jest w ogóle dziwnego? No czego się czepiasz, kasztanie jebany? No niech pierwszy rzuci kamieniem, kto dwa razy w tygodniu nie wlecze psa za autem, tak? Ale moi drodzy, to nie jest koniec. Ja wam teraz przytoczę fragment wypowiedzi tego człowieka o tej sytuacji. Teraz słuchajcie uważnie. Mam zwierzęta od 40 lat. Kocham zwierzęta. Nawet w adopcję koty wziąłem. I teraz uwaga, bo teraz w ten fragment to mi nawet nie uwierzysz, jak ci go przeczytam, co ten chłop powiedział. Tak jak ja się psami opiekuję, to mało kto. No kurwa, zdążyliśmy zauważyć. Ale teraz myślę, że nadszedł czas, żeby wam przybliżyć, jak ogromne serce ma pan były senator i jakim jest w ogóle wielkim człowiekiem, tak? Otóż, moi drodzy, w wakacje 2020 został odsłonięty, ufundowany przez niego pomnik w Kościerzynie, upamiętniający m.in. stulecie cudu nad Wisłą. I jak mówi sam pan senator, istotnym elementem pomnika, oprócz oczywiście krzyża, są figury Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Matki Bożej Królowej Polski i świętego Andrzeja Boboli. No popatrz, popatrz, jaki miły, religijny, dobry człowiek. No nie do wiary, popatrzcie. Troszeczkę cofnijmy się w czasie. W 2015 roku pan, który ochoczo tak bardzo ciągnął za samochodem psa, dostał się prosto do Senatu i na 100 senatorów, ciekawostka, aż 96 wówczas miało wykształcenie wyższe. Ale nie on. Jak podaje polityka, był jedynym senatorem po zawodówce, wyuczonym na stolarza tapicera. I moi drodzy, ja absolutnie nie mam nic do ludzi po zawodówce. Możesz być człowiekiem po wyższych studiach i być dalej imbecylem, a możesz być po zawodówce mega inteligentnym i mądrym gościem. Oczywiście, że tak. Ale zawsze mi się wydawało, że jeżeli pełnisz funkcję senatora w jakimś kraju, jeżeli od ciebie zależy, od twoich decyzji zależy życie 38 milionów ludzi, to musisz mieć jakąś wiedzę, jakieś wykształcenie kierunkowe, w sensie ekonomii, prawa, żeby wiedzieć, czy to, co podsyła ci Sejm, czy to w ogóle jest zgodne z obowiązującym w twoim kraju porządkiem prawnym? No ale jednak nie. Część z was być może pamięta, parę lat temu była taka akcja, że na miesięcznicy smoleńskiej jakiś polityk PiSu pojawił się zamiast z żoną, to z kochanką. Coś takiego tam było. Potem się okazało, że ta żona kilka razy wzywała do domu policję razem z rodziną, bo on biegał z bronią po domu i groził ludziom w tym domu. No, to jak to pamiętasz, to jest dokładnie ten sam dobry, elegancki, miły, uczynny i pobożny gość. Dobra, krótka aktualizacja. Teraz mi wysyłacie linki do najświeższych artykułów. Ja wczoraj i dziś rano jeszcze, jak patrzyłem na artykuły na tą sprawę, to myślałem, że ten pies dalej żyje, bo była informacja, że on trafił do schroniska. Ale okazuje się, że to był chyba nie ten pies. Natomiast dziwnym trafem u pana byłego senatora w ogródku znaleziono zakopane zwłoki psa. Jak podają media, byłemu senatorowi grozi teraz do 5 lat więzienia i oby jakimś cudem zasłużona za ten czyn kara go spotkała. Puh, kurwa. Ale niestety ja mam wrażenie, że czy tego chcemy, czy nie chcemy, kolejny raz bardzo,
bardzo boleśnie przekonamy się, czym tak naprawdę w tym kraju jest prawo i sprawiedliwość.